pokazuje historia. W ten sposób świat wyszedł z wielkiego kryzysu. W ten sposób świat pokonał kryzys, który był po II wojnie światowej. To właśnie wielkimi inwestycjami realizowanymi między innymi z planu Marshalla odbudowała się i wyszła na wielką, wielką prosperitę, także dzięki społecznej gospodarce rynkowej Europa Zachodnia. Dlatego my chcemy te nasze wielkie inwestycje kontynuować. Tą inwestycję, kanał żeglugowy, centralny port komunikacyjny, te inwestycje dają miejsca pracy. Teraz, kiedy są realizowane, choćby tutaj tylko na tej budowie, 50 polskich firm pracuje, przywożą tutaj codziennie swoich pracowników, którzy tutaj wykonują to zadanie inwestycyjne. To są ludzie, którzy z tego utrzymują rodziny, to są ludzie, którzy dzięki temu mają pracę, to są ludzie, którzy dzięki temu funkcjonują, to są nasi rodacy. To samo będzie przy jeszcze większej inwestycji, jaką jest CPK, gdzie trzeba będzie budować drogi, gdzie trzeba będzie budować koleje, gdzie trzeba będzie budować port lotniczy, wszystko, co z tym związane, całą tą potężną infrastrukturę. Tak, chcemy konkurować z najlepszymi, tak, chcemy konkurować z zachodem Europy. Tak, mamy taką ambicję, bo chcemy się także pod względem gospodarczym, nie tylko pod względem kulturowym, nie tylko pod względem tożsamościowym, ale pod względem także i gospodarczym, pod względem zamożności, chcemy stać się częścią Europy Zachodniej. Jest tak i wszyscy nasi rodacy doskonale o tym wiedzą, że my już od lat mamy tutaj europejskie ceny. My w Polsce płacimy w sklepach ceny w wielu przypadkach takie, jak płacą nasi współobywatele Unii Europejskiej na zachodzie Europy. Ale my chcemy, żeby w Polsce także były zachodnioeuropejskie zarobki i do tego zdążamy. A po to właśnie nam są potrzebne mechanizmy, które wzmacniają naszą gospodarkę. Przecież to były zarobki jak w zachodniej Europie, w Polsce. Niepłacho było. I nie wierzcie Państwo, że jeżeli tu się ograniczy inwestycje i weźmie miliard złotych i gdzieś przesunie, to będzie złote lekarstwo, które uratowało każdego. Ja jestem zdumiony, że dzisiaj politycy, którzy